Podnominał KAST. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grantury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Dokładnie tak, lek na kolarski ból dupy. a jak lek no to musi być aplikowany przez, we, przez wykwalifikowaną kadrę, a w roli tej wykwalifikowanej kadry, dzisiaj jak zresztą co tydzień samozwańczy pseudoprofesor kolarska Piotr Klin z tej strony i Paweł Kazanowski nie powiedziałem z drugiej strony, bo z tej samej strony bo jesteśmy aktualnie po tej samej stronie kanału La Manche no i co Pawełku? Mm, można powiedzieć, od czego musimy zacząć? Sam nie wiem, czy od testów, bo te testy, ale to o testach może za chwilę, może gdzieś tam, gdzieś tam się to wplącze. No, wszyscy dzisiaj żyliśmy najkrótszym. To takie może pytanie do jakiegoś quizu. Jaka jest najkrótsza konkurencja kolacka czasowo, w której można zostać mistrzem świata UCI? Bo chyba tak trzeba na to. Dzisiaj patrzeć, jeżeli Na chodzi to? o tabor. No właśnie, zastanawiałem się nad torem. No i gdzie możesz zostać mistrzem świata? W sprincie. No ale w sprincie, tak naprawdę, no to podaję czas ostatniego okrężenia, ale w sprincie są trzy okrężenia i się tam czarują. No ale to nadal najkrócej od. No, no tutaj trwało to 35 sekund jakieś, do pierwszej lampy, no bo potem to już była tylko celebracja, tak naprawdę, no bo wyścig się już tam, tam była szansa, że jak to mawiają w taborze Matej. Vanderpool, że ma tej y, ZDW przerzutkę, że mu pęknie rower, że mu szytka się zjoluje, no ale jak już odjechał, no to, to już była bardziej chyba celebracja Mateja, a nie wyścig. No bo ja tam no, wyścigu nie mocno, widziałem. Mocno naciągane, bo to tak to można naciągnąć y, każdy wyścig, gdzie ktoś prowadzi od startu, ale czy o to chodzi? No a to, w, to w, gdzie masz, no to pytam, to daj mi te przykład takiego wyścigu, gdzie ktoś prowadzi od startu po 35 sekundach. Możemy wpisać takie wyścigi. No i który będzie krótszy? Ja no, się teraz tutaj... mi nie przychodzi do głowy. Na szybko. Chyba, że czasówka, że ktoś na pierwszym międzyczasie jest pierwszy potem jest jeszcze pierwszy pierwszy i pierwszy. Na przykład. Musielibyśmy popatrzeć w historię. No i zależy od długości czasówek, bo niektóre te czasówki są ponad godzinę. No ale nie ma wielkiej niespodzianki, czy, są, czy jest to wielka niespodzianka, że Matthew van der no, niespodzianka jest taka, jak dla mnie chociaż czy to niespodzianka, no przewaga z jaką wygrał. 37 sekund nad Jerzym Nowym Domem, czyli Jorisem Newenhausem, No, ale tu chyba też trzeba powiedzieć szczerze, że to było um, no, po tym już wykonaniu, bo to chyba doszło gdzieś do minuty. Więc ta końcówka była chyba już też trochę celebracyjna, więc to spadło na 37 sekund, ale. Ja gdzieś tam się raczej nie dopatrzyłem momentów słabości van der bo wydaje mi się odjechał, potem tak troszeczkę właśnie popuścił na koniec. Była walka między Niewhausem, a van w pewnym momencie. Było tam 10 sekund, 8 sekund, no ale summa summarum skończyło się na 29 sekundach różnicy. A był moment no dość dużego napięcia w ekipie belgijskiej, no bo to by był pierwszy chyba od wielu, 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 wielu lat występ, na to się zapowiadało w pewnym momencie bez medalu. 97 rok chyba, jak dobrze pamiętam. Czyli... Był, komentator mówił 97 albo plus, minus jeden, nie pamiętam teraz, gdzie no, czyli... Belgia nie zdobyła żadnego medalu. Czyli ponad 20, ponad ćwierć wieku. Ale Grzegorz Trudnał, czyli Michał Turenhaut, ratował sytuację, a Pim Ronner, no, y, znaczy nie był zbytnio pocieszony na mecie, ale można powiedzieć, że no chyba powinien być, bo y, wydaje mi się, że on jeszcze mógł startować w W23, a postanowił pojechać w Elicie. Y, także czwarte miejsce, y, piąty Eli Byt. Y, szósty to chyba trzeba tutaj zaliczyć jako niespodziankę Jens Adams no na pewno Michał Borosz top 7 to jest jego miejscowy wyścig, dowiedziałem się z pewnych źródeł, że on ogólnie mieszka w jednym z tych bloków które było widać w tle podczas relacji na tej trasie się wychował na tej trasie trenuje także no, nie jest to jakąś wielką teraz niespodzianką, że, no, że pojechał dobrze, chociaż no niby nie jest, ale chyba yy, życiowy znaczy nie, nie jest wielką hmm. no, chciałem powiedzieć, że nie jest wielką niespodzianką że pojechał lepiej od innych Czechów, a tutaj chyba składa się na to, na składają się dwie rzeczy, że właśnie jest miejscowy a po drugie też dowiedzieliśmy się od um, jak to, głównodowodzącego z grupą przestępczą UKS Suszec, um, ukraiński, tak, Suszec, że... Jaki? Krajeński? Kru... Krupiński. Krupiński, o, właśnie. Ja zrozumiałem w ogóle ukraiński. A, ukraiński, nie, nie, ukraiński Suszec, nie, nie, Krupiński Suszec. Um, że Czesi nie w formie, ponieważ u nich kryterium zakwalifikowania się na Mistrzostwa Świata to były Mistrzostwa Czech. Więc tam wszyscy zrobili formę, no i dostali się na Mistrzostwa Świata, no i tak pojechali. A kiedy były? Mistrzostwa Czech chyba połowa stycznia. Także te 2,5 tygodnia podcięło im troszeczkę nóżki i oprócz właśnie Borosza może on miał jakieś specjalne traktowanie, może jakoś tam jest lokalesem, to to, to, to to nie musiał się jakoś strasznie spinać. No i potem co? Potem mamy jeszcze w dziesiątce Miercena młodego Nysa, czyli syna starego Nysa, no i Otca Loreta, czyli Felipe od Loreta, czyli ten człowiek, który stoi tak naprawdę, czy też jego fan lub jego rodzina, za tym ściganiem w Benidormie w Hiszpanii. Zastanawiam się, czy właśnie Nys czy Nes, bo y, całe życie słyszałem Nys i sam tak mówiłem, a w y, komentarzu, jak zawsze oglądam przełaje na Eurosporcie, y, Karol Dziambor wymawia NES może to pod, bo kto był potworem z NES, jego ojciec nie, musimy się zapytać mamy człowieka, który po tamtej stronie, po tamtej stronie Niemiec spędził parę lat więc on może nam pomóc postaramy się o to zapytać. Ja jeszcze myślę, czy kogoś mam takiego belgijsko-holenderskiego... AI trzeba zapytać. AI trzeba zapytać. Um, ale możemy w to wniknąć, bo tak samo um, dostaliśmy informację od słuchacza, że Marek, to nie jest Marek Petfest, tylko Piet. No, to musiałbym tak mi się wydaje, że to jest Piet. to Zaraz tu zobacz no ale jeżeli jak już tak mówimy o Marku to dwie, dwie ważne informacje no dzisiaj można powiedzieć Marek 5 minut dzisiaj, w, 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 dzisiaj, z okazji dzisiejszych zawodów, bo tak się jechał jechał i mówię będzie 5 minut, będzie to <duszelny> wspaniałe, 4,55 niestety się nie udało ja miałem przemyślenie takie, że Marek 5 gwiazdek jest specjalistą do utrzymywania pozycji y, którą wypracuje w pierwszej części wyścigu bo w Polsce jak się ściga Wyjedzie na prowadzenie, to potem trzyma. W Benidormie przez 90 chyba 5% wyścigu był 15% i tam na koniec yy, yy, go łyknął jeszcze jeden zawodnik. No i dzisiaj też yy, jak wskoczył na te 25 miejsce. To już tak. No okay. potem jeszcze troszeczkę zobacz, podskoczył 20, 22 koniec końców. Tutaj w końcu piąt odcięło drugiemu z Hiszpanów. Fernandezowi, potem Cameron, zwany przez niektórych Kamerunem, Mason 24, no, Timon Roig 25 miejsce no to na pewno nie zaliczy tego do, do udanych występów. Co tutaj jeszcze patrzę? No, długa dosyć runda, ale niektórym udało się dostać rundę. W prezencie od Mattia van der Pola, czyli ukończyło 36 zawodników. No i tu właśnie taki Rimen na dole. To to musi być na pewno niepocieszony Jakub Riemen. 34 miejsce. Minutę prawie za Zdenkiem Sztybarem, który przez ostatnie pół kółka to bardziej świętował niż, niż jechał. Zdenek Sztybar 31 miejsce. No i cóż tu jeszcze mogę powiedzieć? Z ważnych informacji na, na grupie patronitej mamy zdjęcie. Marek jechał w skarpetkach mistrza Polski. Tak jak ostatnie, czyli te skarpetki czarne zostały zastąpione jednak skarpetkami, czy czarne stęczą, zostały potem nagle zastąpione czarnymi, a teraz są zastąpione już kadry polski. Mogę tu chyba podzielić się historią też ciekawą, że podczas objazdu trasy, jeden z zawodników jechał Polskich, objeżdżał sobie trasę, no i Marek, sprawdziłeś, jak powinienem wymawiać? Piet Hwiezd. Marek Piet Hwiezd um, powiedział, o, co tutaj jedziesz um, w ubraniu klubowym, zaraz pojedziesz tylko w kadrowym, możesz jeździć po trasie na Mistrzostwach Świata, zaraz dostaniesz karę 500 franków, na co ten zawodnik mu powiedział, a ty jedziesz w skarpetkach Mistrza Świata, to też dostaniesz 500. No i Marek już nie miał podobno odpowiedzi. Nie wiem ciętej Diposty na to. Ja jeszcze tak szukam. Z, z tych wydwało go ze skarpetek. Tak nie mówi. Butów cię wydwało, tego ze tych skarpetek wydwało, jak to usłyszał. Ja jeszcze szukam. Bo tak mówisz, że jechał w skarpetkach mistrza Polski, a ja tam widzę skarpetki Egipton. biało biało czerwono czarne I szukam, co to jest za flaga. No i gdyby była odwrócona odwrócona, czyli... No tutaj taka flaga, nie, a nie, bo tu nie, sorry. No właśnie no bo egipska mi się kojarzy, ale egipska chyba jest y, biały, jest jednak w środku. No właśnie, no ale w każdym bądź razie, no te skarpetki biało-czerwono-czarne, no to nie wiem, czy można powiedzieć, że to mistrza Polski. O, co to jest? To jakieś barwy klubowe. Jest. No to może w jakimś klubie, może zobaczyć, co to. Co, co to jest? Co to jest? Nie ma, jest nie ma znaczenia Nie, to. A no to może to jest po prostu mistrz. Flagi państwowe i tu mam barwy klubowe biało czerwono czarne ale jaki klub? A tu jak na dole niżej zjedziesz, to nie masz. No może to jest na przykład klub Matki Pięć no. Gwiazdek, nie? Nie ma. No to znalazł niszę. No tego już mu nie <kluzł> zabiorą. Może się identyfikować jako mistrz państwa z flagą biało czerwono czarną Także każdy ma. Swoje Każdy ma takie skarpetki, na jakie zasłużył po można powiedzieć. Yy, no i <coughs> co tutaj jeszcze o tych mistrzostwach świata mogę powiedzieć? Yy, poza, no oczywiście, międzynarodowe mistrzostwa wśród pań, no to były międzynarodowe mistrzostwa Holandii, bo yy, Van Empel, pierwsza, druga Lucinda Brand, trzecia Puk. Peter tam jeszcze w dziesiątce parę Holenderek na pewno się załapało, bo w dziesiątce jeszcze była Carmen Alvarado, czyli miejsce czwarte, miejsce siódme Annemarie Worst i miejsce dziewiąte Inge van der Heijden, czyli... Hmm... Śmieję się, bo znalazłem jakąś stronę biało-czarno-czerwona, strona grupy pielgrzymkowej jest A. flaga. No to, no to, czyli wszystko czyli tutaj wszystko jest, no bo to myślę, że tu już musiała być jakaś pielgrzymka bo... pielgrzymka tradycji katolickiej biało, czarno, czerwona no i jest flaga no to jest znowu ten czarny tam się wgryzł trochę tak no ta, nie tak jakoś sensie... spojrzałem i od razu miałem odpaliło mi się, że to taka a to rzeczywiście nie taka, no dobra to... no i to jest mówię, no to jest <coughs> autorska, tego, tego już mu nikt nie zabierze sam sobie to wyrwa o, o, o jest tu, o ale to po jakiemu to nie wiem, co to jest. No, kategoria flagi, ale to znowu nie, bo to oszukuje, że cię podpuszczę, że to będzie to, co tu. szukamy, a wyskakuje. No, barwy klubu, klubowe biało-czerwone. No to klub, klub zrzut.pl. Może to jest, zobacz, wejść na zrzut.pl, może to jest flaga zrzutki flagi zrzutkowe. Ja jeszcze, jak tutaj szuka, stara się dojść, czym są skarpetki biało-czerwono-czarne, po, powiem tak, postaram się jutro porozmawiać z człowiekiem, który był tam z bliska, żeby powiedział nam troszeczkę więcej o tych zawodach, ale powiem tak, na jednym z poddali, tam o tematyce chyba MTBXC, tak mi się kojarzy, takie podsumowanie było z wykrzyknikiem, że i żaden z polskich zawodników nie dostał dubla. To jest, że to jest tak, jakby to się cieszymy. No, oczywiście, złożyło się na to, że trasa była wolna. Trasa była ciężka do przejechania. Tam gdzieś nasz człowiek spotkał się z Mariuszem Gilem, i Mariusz Gil powiedział, że ile tam razy jeździł, to nigdy w takich ciężkich, to są najcięższe warunki, jakie on widział kiedykolwiek w taborze. Także trzeba dziękować, że, że runda była długa, wolna, ciężko było dostać dubla. No, i naszym się udało nie dostać dubla. E, co jeszcze mogę powiedzieć? Dla Polski, e, sz, mistrzostwa tak naprawdę no, pole, polecałbym, tak jakby z, z perspektywy czasu, e, wyłączyć telewizor po drugiej zmianie sztafety. Bo wtedy Polska z tego, co kojarzy, była na prowadzeniu. Nie będę powiedział, może i rozwijał tematu dlaczego, ale tak było. No i potem z pozytywów jeszcze mogę powiedzieć, że zawodnicy, um, że zawodnicy, jak to ładnie powiedzieć A, że zawodnicy pojechali tam za własne pieniądze, więc tak można powiedzieć to tak jakby hobbystycznie trochę. O Jezu, wyskoczyła jedna flaga biało czarno czerwona ale to taka to już tego nie bym nie posądzał i to w innej w innym ustawieniu te kolory czarne w środku, potem białe kółko i czerwone dookoła. To jest pozytyw, że pojechali za swoje. PZK stanął na wysokości zadania, bo dostali zawodnicy po kombinezonie i bluzie kadrowej. Także też tam juniorzy się podobno cieszyli, że coś jest, jakiś efekt tej ciężkiej pracy. No i, no i co jeszcze mogę powiedzieć? No i z pozytywów to, że Polacy mieli blisko potem do domu. Czy jeszcze coś tutaj chciałbyś na mistrzostwach dodać, czy postaramy się jutro porozmawiać i dostać trochę insajdeckich tematów, temacików? No, chyba tak będzie najlepiej, bo dzisiaj to nie wiem, nic ciekawego się nie... Znacie co? A właśnie, bo tak oglądałem i starałem się coś zapamiętać takiego, co mogłoby być ciekawsze od całego wyścigu, to ostatni wyścig w karierze z Zdenka Stybara i to jak się wzruszył wjeżdżając na metę i tam kibice, którzy bardzo mocno dopingowali na trasie także to taki dodatkowy chyba dodatkowe info, no ja też wypatrzyłem flagę grecką, <laughs> ale nie widziałem Greków na starcie, muszę dopytać żony czy ktoś jechał, może jakiś znajomy, chociaż nie widziałem a właśnie, chciałem powiedzieć, że jeszcze co możemy pozytywnego powiedzieć o, tych, o tym wyścigu o tym wyścigu to, że Polscy kibice byli pro Tam słyszałem, że wiedzieli, gdzie stawać organizatorzy tego wyścigu, Bryksy. I wiedzieli, gdzie stawać, gdzie się pokazać w kamerze, gdzie będą najwolniej zawodnicy jechać. Podobno tam rozdawali, robili konkurencję dla budek z hamburgerami, bo rozdawali smalec. Y, rozumiesz y, ogórki kiszone, a jaki smalec i ogórki kiszone to wiadomo o co chodzi. Tak. Także Polacy w proturze kibicowskim, a reszta, jak to? Mowa jest srebrnym, ma milczenie złotem w tym przypadku chyba. Czyli za milczenie może dostaniemy. czy też jeżeli milczenie jest złotem w tych dalszych sprawach, to Myślę, że dostaniemy, możemy już nosić skarpetki tęczowe, no bo jak jest złotem, czy jesteśmy mistrzami w milczeniu, przemilczeniu spraw. Myślę, że możemy zacząć nosić skarpetki przynajmniej tęczowe, no bo właśnie za to, że przemilczeliśmy resztę. Samym o dziwo, samym Pawełku, samym przyłajem człowiek nie żyje, bo jest jeszcze też inna niszowa odmiana kodactwa, trochę mniej niszowa. Kolacje fotorowe. Kolacje fotorowe, puchar świata w Adelaide. No i mógłbym to powiedzieć znowu. Bo naprawdę jestem jak Niczy van der Poel, skończę z dwoma chyba złotymi medalami w tym sezonie, bo tutaj też większość przemilcze, Oprócz tego, że maja Tracka była czwarta w wyścigu eliminacyjnym, eliminatorze. Reszta jakoś tak, mm, przez to, że mieliśmy cały tydzień testów na Pyszkowie. I przez to, że dzisiaj byłem na rowerze, mnie złapał deszcz, to trochę jeszcze nie zdążyłem się napić, zanim tu przyszedłem, trochę śliny mi brakuje, to nie będę pluł. Można wejść sobie na tisotiming.com i zobaczyć resztę, którą przemilczę i w związku z tym już mogę się identyfikować jako podwójny świata w przemilczeniu spraw przełajowych i w przemilczeniu spraw dorowych. Także... Może nawet się połasza jakąś czapeczkę z tęczą i te skarpetki? Zobaczymy, przemyślę to. E, dobrze, e, to może teraz przejdźmy w zupełnie drugą stronę tej całej sytuacji. Czyli mieliśmy troszeczkę tematy niszowe, ale właśnie tu już widzę, Pawełku, otworzyłeś dobry link, czyli um, Alula. Nie, nie, to nie ten link. Otworzyłeś. Ja myślałem o innym linku. Myślałem o linku, gdzie mamy wyścig Alulatur, czy też Alula. Ula. I okazuje się, że mamy coś wspólnego z emiratami. No bo zobacz, jak organizowane są Mistrzostwa Polski na Mazowszu, to. Wygrywa kto? No. Ktoś z jest No, tak. A tutaj, jak jest um, organizowany wyścig Alula Tour, no to wygrywa ktoś za luli, bo generalkę wyścigu wygrywa Simon Yates z timu Al Alula, no a nas bardziej chyba interesuje finisz, bo na finiszu odjazd Finn Fisher Black z teamu UAE, czy też UAE, Team Emirates, którego, który tam no walka o wygraną, tak naprawdę, w generalce, któremu pomagał Rafał Majka w tym odjeździe. Tam jeszcze, o, ktoś ma na imię Junior, brawo, William Junior Leserve oraz Simon Yates, no ale suma sumarium wyszło tak, że Simon Yates wygrał, tam zgadnął jeszcze bonifikatę, bonifikatę czasową. No i wygrał cały wyścig. O, praktycznie, no bo gdyby nie, gdyby nie te, ta bonifikata, no to rozstrzygnęło się, to no, taki typowy wyścig to jest na bonifikaty. No spójrzmy prawdzie w oczy. Wszystkie te wyścigi, dopóki nie zaczną nam się. Paryż Nicea, Omlud Hefniersblad i to wszystko, no to są takie gloryfikowane treningi. No i tutaj Simon Yates wygrywa generalkę o 3 sekundy przed wspomnianym Williamem Juniorem Leserfem i finem Fisherem Blackiem, którzy przegrali o 3 sekundy, bo zgadnęli 3 sekundy mniej bonifikat. Także, także typowo rozegrany tutaj bonifikatowo w ogóle to jakiś musi być świeży, zawor, świeży temat. Ten wspomniany już um, les, um, Junior, William Junior Reserve. No jakoś e. trzeba tak też w takiej kolejności. Bo tak, znaczy, bo tak jest, bo jest, w wynikach jest nazwisko, i potem drugie imię, pierwsze imię jakoś tak pisane na recycling stats, a potem jak się wejdzie w prawy, to dopiero jest normalnie. Jest William Junior Lesel. No, czyli. Nie tak jak mówisz, że ktoś ma na imię junior, no ma. tylko po prostu, no a to nie jest tak jak yy, na przykład w Stanach, że ktoś się nazywa tak samo jak ojciec i ma dodane junior, żeby oddzielić ojca od syna. Może i tak, ale tak to Bachle, A w Polsce był Bachleda Curyś, Andrzej Bachleda-Curyś junior, to było na końcu. No, czyli może to no jest... i tutaj właśnie w wynikach na William no, junior, te, junior, też junior. jest na, właśnie na końcu. William Junior. William Junior. E, drogi William, czy to jest, e, myślę, że to jest e, tak jak Nys? Tibon jest syn starego Nysa, to tutaj jest William Junior, serf, syn w No nie, starego bo Nysów musiałoby być Sven Nys, senior i Sven Nys. Nie, Nys. no ja wiem, ale tak jak, no to tam mówimy, że to jest Tibon jest syn starego Nysa. A tutaj hmm. nie musimy, tutaj po prostu on jest... E, nie jest przecież, on nie jest synem starego Williama, tylko on jest młodym Williamem. No tak. Czyli jeśli to jest tak, jak ja myślę, to ojciec się nazywa pewnie też LeCerf William. To ja powiem ci, że ja popełniłem kiedyś <coughs> gafę z jednym z moich studentów, który był z jakiegoś kraju dla nas, myślę mocno egzotycznego. Jakiś taki temat typu Barbados i tam jest klimat już grubszy, bo on był. Już nie powiem mienia, ale powiedzmy, że on był David III. Ktoś, czy jego mhm. ojciec był David II, jego dopiero dziadek był David. No i nie znam już niestety historii, dlaczego tam jego ojciec miał inaczej niż David, że ktoś musiał być inny, że to dziadek zaczął, że tak powiem, ten, ten ciąg. Pewnie zaczyna to się gdzieś robić około 50, bo tam jeszcze używać innych symboli. Pewnie już wtedy trzeba jakiś, już był David 50, to tak. David L, tak? L50, to bez sensu. Ale tak patrzę, bo, bo jakieś świeże imię, no może warto, właśnie mimo, że to są treningowe, że tak powiem, wyścigi, no to warto tutaj zwrócić uwagę, no bo to jest zawodnik, który był drugi w Małej Lombardii rok temu. Jeździł w Sudal Quickstep Deve Development Team a no, od tego sezonu ma podpisany na 3 lata kontrakt z Sudal Quick-Step. Także no, trzeci, trzeci w Generalce w Tour de Rwanda, teraz drugi na jednym z etapów w Aluli, no i drugi w Generalce. Także no, zawodnik, jeszcze zobaczę czy tutaj Trevare Varzini nie dojechał. Gran Piemonte dojechał na 11. miejscu także tak po cichu, po cichu, ale tu l'Avenir, piąty w klasyfikacji generalnej, no czy nie jest jakimś tam trzepakiem, tak? Będziemy jeszcze, myślę, nawet w tym sezonie może mówić o Williamie Juniorze Leserwie. To taka ciekawostka, jeżeli chodzi o, o wyścig dookoła al Aluli, Aluli, czyli to będzie pewnie ula z Emiratów Arabskich, ale Dlaczego powiedziałem, że wchodzimy na, tą, na ten drugi koniec skali z, ko z kolactwa przełajowego i torowego? No bo, Pawełku, Superliga kolacka. No i powiedz mi, czy jak to, jak to ci się widzi, ta Superliga? Jak na razie wygląda na to, że oczywiście nic nie potwierdzamy, ale jak już to coś wyszło, to jak to wiadomo, że to coś tam ktoś się rozmawiał o tym? Jak się zapatrujesz na taką kolancką Ligę Mistrzów bez, no pewnie ciężko będzie wciągnąć ASO i RCS, czyli organizatorów trzech wielkich turów i połowy innych turów, plus innych jednodniówek, monumentów do tej Ligi? Oj, no w ogóle nie wiem, tak jak, jak ja to widzę, no nie mam, w ogóle nic sobie tego nie wyobrażam, bo to jest tak nowe, coś dla mnie, coś kiedyś było, no rozmawialiśmy na, w którymś odcinku, że było Coś podobnego, ale ja wtedy jeszcze bardziej nie oglądałem kolarstwa niż teraz, więc w ogóle nie kojarzę, jak to wyglądało. No i co? No. Tylko, że wtedy to było trochę w drugą stronę, bo wtedy to były te Hammer Series, czyli no. wzięli tam parę teamów, takich raczej tych, takich, no nie tych, tych, tych teamów, teamów, tylko tam EF Education, no ten poziom teamu, tak. No, i robili jakieś takie dziwne, że czasówki drużynowe puszczane co minutę, że oni potem się nachodzili, że nagle cztery drużyny się naszły i był jakiś peleton wszyscy na, na, tych, na, na batach. Do tego jakieś tam dziwne takie, że Hamed Series Climb, że tam była jakaś runda z jakimś podjazdem, potem Hamed Series Sprint to było jakby kryterium, właśnie potem Hamed Series Time Trial, no zupełnie jakaś taka zmiana też formatu tych wyścigów te, te była, no i to wszystko było jeszcze wplecione w kalendarz UCI, no i to się rozsypało, no bo to, no nie wiem, no to jakoś zupełnie, zupełnie inne podejście do kolactwa, no ale tutaj tak jakby z tego co patrzę, no to zainteresowani najwięksi gracze, duża kasa, no tylko właśnie, no jak dla mnie to kolactwo, no pytanie, czy da się powiem jakby to gdzie, od którego, od której strony zacząć, Cały świat idzie trochę w stronę z tą torową ligą Mistrzów, ze skracaniem etapów w naturze. W tą stronę, że no, można przykuć uwagę, jest walka o uwagę widza, i tą uwagę jest coraz trudniej przykuć, bo ludzie są coraz bardziej przyzwyczajeni do, do Reelsów, do TikToków. Na YouTubie jak filmik, to najlepiej, że miał 8 minut, albo tam 6,5. Bo potem już ktoś, ktoś chce coś innego, więc musiałoby to, żeby obronić się. Przed Tour de France, przed Giro, przed Vuelta, przed wszystkimi monumentami, przed tymi wyścigami, z historią, no nagle ta, ta liga mistrzów musiałaby wciągnąć zupełnie nowych kibiców, którzy tak jakby tutaj, to też jest łączone z tą serią dokumentalną Netflixa. Czyli żeby tak jakby też ludzie zostali przyciągnięci przez serial o, o Formule 1 do Formuły 1, no to tutaj podejście jest takie, że może uda się przyciągnąć ludzi do kolactwa, którzy nigdy wcześniej nie, nie oglądali kolarstwa, więc nie wiedzą, że są monumenty, tak jak dzisiaj mój, mój ojciec. Ale ten van der Poel, bo tak odjeżdża, tam wygrywa, on mówi, no on no, to tak żadnego tam tego dużego wyścigu nie wygrał, nie? I mówię, no jeżeli jako duży wyścig mamy w głowie Tour de France, Giro i to nie, ale jeżeli mamy monumenty i Mistrzostwa Świata to tak ale wracając do, do tego, tego pomysłu czy, czyli teraz czy kolarstwo jest na tyle czy jest jakiś w ogóle format w tym świecie jakichś e-sportów, sportów ekstremalnych, jakichś tam freak fightów, MMA i tak dalej, czy jest jakikolwiek format, gdzie koledzy w stanie naciągnąć tak wielką, właśnie przy użyciu Netflixa, przy użyciu takich dokumentów, tak wielką społeczność, która nie będzie wiedziała co to Paris-Roubaix, co to Tour de France, no bo bez takich ludzi myślę, że ten projekt, no, no nie obroni się, no bo ja nie wiem, nie będę mógł się do końca tak jakby Odnaleźć, no tak jak to troszeczkę jak z tymi wyścigami teraz, te Alula, tur, czy coś, no to to takie jest, no to nie wiem, czy to trudne, czy to łatwe, kto to wygrał, czy to ciężko wygrać, czy przyjeżdżają ludzie w formie, no i tak będę i tak pewnie nawet jak to będzie drugi garnitur jeździł, no to będę oglądał Paryż Roubaix, no a jak zrobią Lubę Paryż albo jakąś inną dziwną iterację tego w tej kolackiej lidze mistrzów, no to nie nie smak smak pozostanie, no ale przy, przy takim przy takim formacie, jeżeli pozostawiam ten sam format, no to myślę, że ciężko będzie przyciągnąć widzów. No bo taka Formuła 1 to też jest godzina tam z kawałkiem, tak? Ścigania. Yy, wspomnę przełaje też, no chociaż tego nikt nie ogląda, yy, ale staramy się to skracać. A tutaj, no mówię, ciekawe, bo i Jumbo jest zainteresowany i pewnie tam Ineos jest zainteresowany. Yy, no nie wiem, ale bez tych właśnie praw do tych największych wyścigów, no ale też wszystko jest na sprzedaż, no jak tam. UAI powie, że jakieś krzyknie rozsądną cenę za tu France, chociaż tu France to chyba dobro narodowe. To będzie trochę ciężko to pewnie sprzedać. No ja tak mam przemyślenia takie, że właśnie trzeba by było chyba zmienić trochę wyrwać się z ram takich. No bo ja rzadko oglądam wyścigi. Bardziej jestem fanem kolarstwa od tej strony. Że nie lubię jeździć na rowerze, ale lubię się ścigać i lubię całą otoczkę wyścigową, a do tego niestety efektem ubocznym jest, że trzeba trenować. I już później, jak się ma coś pod nogą, to dopiero wtedy jest fajnie. No i tutaj, jak oglądam wyścigi, no to co? No to no kolarstwo to sport drużynowy. No i właśnie później oglądasz taki tur. No to twoje zaciekawienie musi. Być sfokusowane na tyle, że się zastanawiasz, czy wygra e, Tadeuszeł, albo Winegreter, albo e, Rogalicz, i tam masz jakąś wąską garstkę. A tutaj, żeby na przykład zrobić taką ligę Mistrzów, e, tak to jest teraz mi dosłownie przyszło do głowy, więc nie wiem, czy to, czy to jest słuszne. E, no, ale tak jak e, na przykład, Kolarstwo Mastersowe. Że startujesz wyścigu i tam każdy na siebie wali. Nie ma yy, jakiejś tam pracy drużynowej. Chyba, że jakiś tam jeden kolega ci po, po, pomoże, że ci skoczy, skasuje yy, ucieczkę. Yy, no i może coś takiego, że bez radia yy, i bardziej właśnie taki żeby było więcej spontaniczności, każdy jedzie na siebie, są jakieś ataki, które są od razu kasowane, a nie że są jakoś tam wyliczane te, te prędkości, ile potrzebujemy, żeby dogonić ucieczkę 500 metrów przed metą. Właśnie tak na, na dziko, nie? Że ktoś tam zaatakował, no to trzeba go zaraz skasować, bo zaraz to pojedzie, a jak pojedzie, to nie, tutaj zaraz będzie czarowanie, ten nie będą chcieli gonić, i nie wiadomo, to zaraz trzeba montować drugą ucieczkę, może, żeby tam spróbować dojść. Bardziej coś w tym kierunku mi się wydaje. Czyli widzi. opisałeś, yy, czyli jak to z historią, która zaatakowała, czyli opisałeś po prostu jedne z tam pierwszych wyścigów, na przykład tu de France. No? Bo tak być to, może. Tak to wtedy no bo chodzi o to, że tutaj może dużo ludzi którzy interesują się kolarstwem, no to już są tacy pasjonaci, Yy, mocno, głęboko w to wchodzący i, i, i wtedy dla nich to może być ciekawe, ale właśnie dla takiego ocenia na przykład naszego kolegi, który odpaliłby sobie, o, jakiś wyścig leci, no to ciekawe, co to się będzie działo, ten atakuje, ten, pat, ten pogonił, ten nie dał rady, ten strzelił, ten coś tam, tu, tu mu nie, ten chce gonić, a nikt mu nie chce pomóc, to ten mu poprawia i tak dalej, może to by było ciekawsze, no nie wiem. No mówię, tylko tak, myślę, że no, no, jestem, jestem ciekaw. Ale jakiś... ciężko by było jeszcze tak wejdę. Ciężko by było wyplewić, to, bo jednak jakby to, to byli zawodnicy mm, z, tych, z tych z tych drużyn, które teraz się ścigają w worturze, więc pewnie tak czy siak, no, jakieś byś tam się zawiązywały. Mm, no tak, sojuszy, tak, ale nie byłoby to no. narzucone na przykład z, przez dyrektora sportowego. Czy w, tylko właśnie tak bardziej, że o spoko, tam znamy się, lubimy się, to weź mi pomóż, a ktoś tam komuś innemu, czyli nie, że ktoś z Jumbo pomaga komuś z Jumbo, tylko właśnie na przykład, no jakoś tak inaczej, nie? Myślę, że, myślę, że mówię, jakiś format, może już jesteśmy za starzy, może będzie jakiś taki format, który się przyjmie, a my już go nie zrozumiemy i wtedy my tak będziemy siedzieć akcyjnie. I weźmiemy no, takiego no jakiegoś jak weź tam powiedz. to tak jak oglądaliśmy tę ligę jakoś tam dziwną tretlonową, tak. <grym> 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 Że tam płynęli, płynęli 200 metrów, potem jechali na rowerze 5, biegli tam 800 czy 1000, i znowu do wody i tak w kółko, i w kółko, i w kółko. I tak a oni te buty zmieniają. A co, czy o ile to oni razy będą tak się kręcić? No może już to jest ten moment, kiedy już nam odjeżdża, nie tylko. Jak to? Yy, jeszcze nie z już nie mało lat. Tak. No. Albo może trzeba by, o jeszcze mi przyszło do głowy, tak jak y, kiedy startowałem w tym charytatywnym triatlonie w Janowie lubelskim, gdzie y, to była sztafeta, i był rower bieg i kajak. I z czego rower był puszczony wszyscy razem i bez y, tam ograniczeń sprzętowych. Czyli startowali ludzie na szosach i na czasówkach, no i skończyło się tak, że ja z, z Tomaszem Tomasz Szala? Z Tomaszem Szalą i z, z Bartkiem Brodą, tu, tu też z Lublina. po prostu rozkręciliśmy do tam 50 paru na godzinę i cała reszta peletonu strzeliła. No i tak wyszło nam wtedy czasówka drużynowa we trzech na rowerach czasowych. No ale ten kajak, czyli może by coś dodać do roweru takiego. Niestandardowego, czyli na przykład przyjeżdżasz na metę. i, i... Musisz już zmienić opony. No albo taki, na... serwisowe. albo na przykład taki, mm, tak jak masz, nie wiem. Wbieganie no... po schodach z gofelem? No, nie? Tak? czekaj, szukam, szukam, bo to jest, jest świeże, taki spot, świeże, jakieś e, mi myśli wpadają do głowy, ale na przykład, żeby połączyć, nie wiem, e, trzy dyscypliny jakieś kolarskie, czyli na przykład trasę zbudować tak, że, nie wiem. Dojeżdżasz do mety yy, i na przykład przesiadasz się z szosy na gravel i na przykład jedziesz jakąś część gravelową i potem dojeżdżasz to i to albo nie. wracasz na szosę, albo bierzesz czasówkę, no jakieś takie coś, wiesz. A taki... to nie pozwoli na to ekologia, bo to zobacz, nie <coughs> byś musiał mieć sprzętu ważony. nie Uf, wiem, ale tak. jak już mówisz o trzech, nie, 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 nie zostawiamy tematu. Świat kręci się dookoła Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo usłyszałem parę dodatkowych detali o trzech dyscyplinach, które wyłonią w tym roku mistrza świata w majłuszu. W moim uszu, czyli w e-kolarstwie, eh, bo wiadomo, majłusz jest też, że się nie zwiftuje, tylko się majłuszuje. Ale zanim ci powiem o tych dyscyplinach, to jeszcze przypomnę, czy znaczy może powiem, że to oczywiście było przedstawione podczas tego jak Tadek bezsensownie poleciał samolotem do UAE, to on bezsensownie poleciał i napalił tej, tej benzyny. Tu inażę tak by była napalona. Tak ym, po to, żeby właśnie był ambasadorem Majusza, przez to, że jest zawodnikiem teamu UAE. no i tam jako twarz, tak był na, na, tej, na tej prasówce. I yy, jeszcze co ciekawe, bo to jest reklama Majusza. Ale potem zakończyło się to Coffee Ride'em statkiem. Ale to chyba powinno być, nie wiem, no, Coffee Ride'em na żerach, Jeżeli majusza, tutaj jestem troszeczkę e, rozdatty, ale e, pomysł jest taki. E, pierwsza, e, pierwszy dzień majuszowania, znaczy będą jakieś tam kwalifikacje ogólnoświatowe, że każdy może wziąć udział, w seta, ta, ta, ta ta. Potem finish, fin, finał, z to co zrozumiałem, będzie na jakieś hali w Emiratach. I pierwszy dzień to jest czasówka, ale w stylu taka czasówka sprintówka. Masz jak w stylu Formuły 1, czyli masz 15 minut kwalifikacji, czasu, w sensie, tak jakby nie kwalifikacja, ale 15 minut wyścigu i w tych 15 minutach jeździsz po majuszowej wirtualnej pętli i masz odcinek 300 metrów, który masz przejechać jak najszybciej. Czyli możesz sobie po prostu na rympę, to nie wiem, zaatakować na początku, potem odpocząć 10 minut, i jeszcze raz sobie za palić. No i punkty są przyznawane za kto przejedzie te 300 metrów najszybciej. To jest pierwszy dzień. Drugi dzień to jest y, przejazd, y, wyścig do, y, pod, do statu podjazdu. Tam jest premia punktowa. No to jakoś tam też się punkty dostaje za te miejsca, na te 300 metrów, to nie jest na czastko na punkty. Więc potem jest sprint, no, o punkty, potem jest podjazd, tam jest sprint o punkty z podwójnymi punktami na szczycie, no i potem jest meta i punkty na mecie. Więc tak jakby ten pierwszy przejazd premiuje sprinterów, drugi dzień premiuje górali, a trzeci dzień to jest wyścig punktowy na na każdym tam na każdej rundzie, czy no tak jak na torze, co ileś tam rund, czy co rundę, czy, czy co drugą rundę, jest sprint z punktami, no i te wszystkie punkty się sumują i Małusz oraz UCI ma nadzieję, że ostatniego dnia wyłoni się dopiero na ostatnim sprincie Mistrz Świata, że tak to mądrze przemyśleli. Oczywiście są kwalifikacje, ale Tadek, może, może będą mieli parę miejsc, że zaproszą, może na przykład Tadek się nie będzie musiał kwalifikować. Także Taka, taka ciekawostka. no e, Powiem tak, e, zapytałbym Ciebie, jak, jak się Ty na to zapatrujesz, ale mam dziwne podejrzenie, że tak samo jak ja, czyli że się nie zapatrujesz. No nie zapatruję się, tak jeszcze do tych swoich pomysłów chciałem dodać, bo mi się przypomniało, jak kiedyś byłem na na takich targach, może nie targach, może takim spotkanie dla dealerów to było, jak pracowałem jeszcze w inżynierii. No i byliśmy z Andrzejem w Rupolding w Niemczech i żałowałem, że nie zabrałem, właśnie nie, zabrałem do jazdy, typu tam pedały, buty, ciuchy, to nie, to inaczej było, przegapiłem, bo gdzieś tam było ogłoszenie, ja potem dowiedziałem się po fakcie, jak już wyścig startował, jako, że to było w Lecie i w Rupolding, był taki, taka śmieszna konkurencja, jak biathlon na rowerze, bo tam trasa też taka MTB, Biatlonowa. więc był a. rower MTB i tam się jechało rundę na MTB, dojeżdżało się do y, tego stanowiska, gdzie się strzela. No tak, bo jeszcze powiemy, bo tak jakby Ty byłeś, ja wiem, loop holding no to jest jedna z największych imprez Puchary Świata w Biatlonie, więc to nie był przypadek, że jedziesz no tak. do Niemca, dostajesz pistolet, tylko ogólnie no, na rowerze Biatlon, bo jest to no, takie ichnie zakopane, jeżeli chodzi o, nas o skoki, a u nich... A u nich dopodpery. No i mówię, kurde, i tak przegapiłem, tą mówię, ale fajnie było tak pojechać sobie i tam. Bo e, była też e, jedną z atrakcji to właśnie było tam kilkoro zawodników biatlonowych. No i można było sobie postrzelać, m, żeby, dla fanów zobaczyć, jak to jest. No ja, szczęście nowicjusza e, za pierwszym razem trafiłem 5 na 5. Potem podejmowałem jeszcze z kilkanaście prób i mi się to ani razu nie udało, więc mówię szczęście nowicjusza. Na Czyli stojąco. Podjechałeś, podjechałeś, jak tak się omawiałem, ma jachcia chciach. Tak, na stojąco, bo na, bo na leżąco jest trochę łatwiej. Bo co mnie zaskoczyło na stojąco, że maga ciężki jest, ten karabin. To się tak wydaje. Znaczy, mega ciężki, jak. no bo Tak Długi, sobie myślałem. No, aktywnie, trzymać, no tak, tak, ale tak sobie też myślałem, że to tak jak w kolarstwie, że to tam na najwyższym poziomie, no to już tam pewnie wylajtowany jakiś tam z karbonu, coś tam, żeby na plecach nie wiadomo ile tego nie wozić, a, a wcale tak nie było. Znaczy, wydaje mi się że to do stabilności też, no bo jakbyś miał leciutki, to jednak ta, ten pocisk musi lejść przez tą lufę przylecie, więc jak jest zaleciutki, to. No być może. i No i też, że się go trzyma na końcu, właśnie, nie, że sobie za kolbę trzymasz tak. Ręką i, i, i właśnie tam jak mocno takiego, tylko na trzech palcach robisz taką podpórkę, nie? I, i tam patrzysz, a to u, u, takie ósemki ci yy, wirują. wirują. I no i ja to robiłem tam na lajcie. A co powiedzieć, jak dobiegasz do stanowiska na, na nartach, czy właśnie jakbym tam wtedy bym się udało załapać na te rowery i, i, i masz wysokie tętno, i nagle musisz tam. I strzelić. przystopować i strzelić, żeby to... No to to no. No, to powiem ci, że to jest jedna z tam z no, takich, może nie, no głównych części. Ym, to jest jedna z tych głównych części... Ym, taktyki biatunowej. Czy wjeżdżasz na pełnym gazie i właśnie tam wiesz, strzelasz 3 na 5 i potem te, bo na szybko wjechałeś, to te dwie rundy przetarabanisz, a nie się czekasz, aż ci zejdzie trochę tętno, czy wolniej wbiegasz na strzelnicę, żeby już ci zaczęło na strzelnicy schodzić tętno, czekasz, żeby zeszły i strzelać, więc to jest, to jest to część, e jest to część tej taktyki. No i w zależności, jeszcze, bo tam w tych różnych wyścigach masz albo możliwość dobierania nabojów, albo dostajesz już kadną rundę z miejsca. No tam to w tafetach, i tak dalej, to się różni. W niektórych musisz rundę przebiec, w niektórych dostajesz minutę kadną. To już są jakieś tam detale, detaliki. No i właśnie, o takie było rozmaicić, na przykład takie właśnie kolarstwo NTB albo przełajowe. że... Nie mówię, tam no. chyba z karabinem się nie jechało, no bo to też trochę niebezpieczne może być. No tak, bo się, się tak. Tak, jak się wywrócisz i się nadziejesz na lufę swoją albo czyjąś, yy, ale no, tak właśnie... Dziękuję, jakieś że... jakiegoś takiego dżingla, jak się no. nadziejesz na czyjąś lufę. Ale jakby, jakby tak właśnie było, że stanowisko na przykład albo uniwersalne, że tam, takie, że nie masz tam swoich karabinków, coś tam, tylko tam na przykład 10 stanowisk i, i, no nie wiem, no jakoś to do, do, nie pamiętam jak tam było, czy się jechało z karabinem, czy nie, bo już to widziałem z, gdzieś tam z daleka. Ale no ciekawe. Powiem, że tutaj odle, tak odleciałeś, że mieliśmy mówić o, o nowej, e, nowej e, tak jakby kategorii super ligi kolarskiej, a ty tutaj zaczynasz powoli wchodzisz w temat zabierania teatlonowiatlowi triatlon no, tutaj i, bo, i, i ja kolarskie wymyślenie. Tak. Nie no, bo już, mam, bo już mamy, no bo wiemy, jakie jest, tak jakby w triathlonie. No, jest takie połączenie triathlon i freak fight'y, tak, że jest się freakiem, to, to moglibyśmy zrobić na przykład nie bike, swim, jak to jest, swim, bike, run, tylko mogłoby być na przykład bike, shoot, fight. Czyli, że jedziesz na rowerze, potem właśnie masz strzelanie, a potem do klatki MMA. I wtedy już wiadomo, już w tej klatce, to między tym strzelaniem a klatką już tam można jakieś zażywać, tam substancje, bo to już wtedy nie jesteś, Spotowcem, tylko już w tej trzeciej części MMA, już jesteś Felikiem. Więc się nie liczy. Te, teraz mnie tak przypomniało, że ja tak wymyślam, wymyślam, ale chyba jest coś takiego, bo mieliśmy yy, yy, okazję yy, poznać zawodniczkę dziesięcioboju. No dziesięcioboju, tak. I no, tam jest rower? Czy? Yy, dziesięcioboju, bo ona jest, w środku jest chyba siedmiobój nowoczesny. Nie, bo mówiliśmy, że to właśnie zastąpili coś. Tam nie ma roweru, bo mówi, że nie ma konia, ale zastąpili tak, jakby, bo, bo w tym tradycyjnym pięcioboju jest chyba koń. A w, musiałbyś to zobaczyć, bo może słucha nas Darek Urbanowicz i kłamie, i, i płacze, przepraszam, bo to jest pięciobój nowoczesny. Pięcio, tam jest na pewno strzelanie, tam jest na pewno bieg na końcu, na 800, bo oni strzelają i biegną, wiem, że na końcu. Pięciobój nowoczesny czyli, a nie, jazda na koniach, to on taki średnio nowoczesny, jest pływanie 200 metrów, jeździectwo, bieg przełajowy i strzelanie z pistoletu, i oni chyba właśnie biegną i strzelają e, w, na sam koniec, e, więc nie wiem, to zawsze mnie zastanawiało, jak w pięcioboju nowoczesnym jest, jest ten koń, to jakoś mnie to, nie wiem, dziesię, dziesięciobój, e, czyli dziesięciobój, e, czyli Decathlon, ale nie ten sklep, tam, co mamy w, dek w dekatlonie, ja, patrz, nie powiem, wszedłem tutaj szybko, tak z pamięci, też nie będę, a, bieg na 100 metrów, skok w dal, pchnięcie kulą, skok z bieg na 400 metrów, bieg na 110 przez płotki, rzut dyskiem, skok otyczce, rzut oszczepem, bieg na 1500 metrów. To jest też niedużo bieganie, w tym, w tym pięciu boju. Także, mm... a to w lubelskim dziesięciu olimpijskim jest rower. Nie wiem czy znasz taką. Y, jest w Lublinie taka, taka formuła, że tam różni Zajawkowicze y, sobie y, zrobili taki dziesięciobój. Tam między innymi y, startuje y, Marcin Wójcik zanim rumru. Y, kto tam jeszcze z takich y, bardziej kojarzonych osób? Y, y, Kiniokincel. Kino Kincel zapomniałem jak ma na imię <laughs> e, Bo tak, tak go znam, ale z Kabaretu Smile. Nie patrz na e, mnie, bo ja nie tak. wiem kto to jest e M. Rozenek do końca, więc... E, ja tutaj... Tak, i lubelski dziesięciobój Olimpijski e, Tak chcę zobaczyć. Olimpijski hmm. dziesięciobój lubelski. E, I co tam jest? E, Fajnie, fajnie, bo tam y, pamiętam były jakieś takie żużel na skuterach, normalnie odbywające się na torze żużlowym w Lublinie yy, I informacje, ciekawe czy to będzie, bo tam się zmienia to i było kolarstwo, było na przykład narto-rolki, yy, billard snooker. Yy, I nie pamiętam co tam jest. Musimy się jakoś wcelować, jak będą rzutki. Yy, co to jest koledztwo. tenis, Nordic Skating. Bowling, pięciobój lekkoatletyczny, triatlon, snooker, shootout, coś tam. Trzeba być sportowcem renesansu, widzę. Poker, tak z Scholdem. Byśmy ekipę zabrać, sztafetę byśmy mogli zrobić. Kolastwo, żeglarstwo, tenis, to było karting. Ja że streetball. Szta... O nie, to streetball to nie, ale sztafetę byśmy mogli zrobić. Aha. No to się zmienia, bo tak czytam po prostu to co widzę, jakieś to powrzucane posty, ale to chyba co roku się zmienia, to nie jest tak, że wszystko naraz, bo tu widzę jeszcze co tu jest, jeszcze kajakarstwo, co tu golf, hud sportowy, pływanie, szermierka, także no jest trochę tego. Squash, squash. w tym w roku. Kojarzę, że był Squash. No to i to jakiś... jest taki filmik właśnie, że mamy w Lublinie taką zabawę. No i tam... Się boję. Już nie, nie idźmy w tą stronę, bo zaraz dojdziemy do jakiegoś padla. Nie wiem, czy kojarzysz to w ogóle. A, może coś się było. Ale... Padel to jest, czy tam padło to jest jakiś taki... Zaczęło się tak jako tenis dla starszych ludzi, a teraz chcą z tego zrobić jakiś w ogóle, niby, że to jest sport. Um, a a mówi, rozmawialiśmy o tych rowerach, bo no, największym problemem w pięcioboju nowoczesnym są konie, bo oni tam losują konie, nie jeżdżą na swoich koniach. No i w zależności od tego, kto, jakiego konia dostanie, to tam bardzo często się pod, przygotowania do Igrzysk Olimpijskich się kończą, bo ktoś dostał konia, który zrzucił i nie chciał skakać i miał zły dzień i kończy się i my rozmawialiśmy, że warto by było zrobić rower, no, jeżeli to jest taki nowoczesny. Przecież teraz e-rower e e by trzeba było albo na hulajnodze. Żeby... O, znalazłem jakieś wyniki z tego roku i w tym roku był, były kręgle LA Lekatetyka? Nie, Lekatetyka. albo Los Angeles. Tak, e skating Kolarstwo, triatlon, tenis, golf, pływanie, squash, snooker. I tak. I Kinio Kincel to jest Michał Kincel, bo mi się właśnie przypomniało. No, także i to się odbywa tam chyba przez cały rok w różnych tam miesiącach. I tu sobie ludzie zbierają punkty. W tym roku startowało 33 osoby. Także i, i widzę nawet, że 33 osoba brała udział tylko w pierwszej dyscyplinie, albo nie wiem, albo po no prostu tak, no na, tak. na każdej innej nie uzyskała żadnych punktów. punktów, to już trzeba by się zagłębić w temat. No, ale ciekawe to. Ciekawe. Czyli Pawełek wraca, nie dość powoli wykona to, że Paweł wraca do dziesięcioboju lubelskiego. Pamiętam, Jak kiedyś... coś, to zapraszamy. Jak słuchasz nasz Mateusz Rodyk to przyjedź na dziesięciobój lubelski, dostaniesz cebularza. Pamiętam, że kiedyś była, byłem proszony o ocenę sytuacji właśnie w w, w kategorii kolarstwo, bo panowie gdzieś tam startowali i na wyścig, nie na wyścig, tylko na, na metę w wyścigu, wjechali we dwóch, trzymając się za ręce i nie ścigając się. I byłem poproszony o opinię, jak to się ma od strony takiej sędziowskiej, czy ten. No i tak, było na dwoje, babka wróżyła, no bo w naturze, gdzieś tam, na naturach zdarza się. Że wjeżdżają zawodnicy, ale ja się też spotkałem kiedyś z, yy, na którymś wyścigu, z takim podejściem, że to jest niesportowe zachowanie i że trzeba się ścigać, a przynajmniej trzeba tak, żeby wyglądało, że się ścigasz, nawet jak się umówiłeś, no bo to takie, no ale nie wiem. No, to nie wiem, gdzie tak. No, no, znaczy, no to jest bardzo, bardzo proste, bardzo. Z... No, nie, nie przejedzie się nigdy dwóch na raz. No tak. Zawsze pół milimetra nic coś, więc no, wynik jest taki, że ten, kto przekroczył linię mety pierwszy, ten, ten wygrał. No tak, no. dlatego to było dziwne, że kiedy, ale mówię, no kiedyś się spotkałem z tym, nie pamiętam już jak to było, że może na jakichś wyścigach takich, jak ja startowałem gdzieś za czasów juniora. Wiem, że była taka sytuacja, to. To jest, jest niespodtowy, nie nie że trzeba się ścigać do końca. Tak. Ale jak chwilę wcześniej się człowiek na klamce przyciągnie, to jest ok. No. A potem na końcu się ściga. No to, tak, tak? Tak, to, to tak. <grym> historia zna również takie przypadki. Dobrze, Pawełek tutaj odleciał ta Superliga, Pawełka mocno strigerowała. <grym> ale zanim jeszcze przejdziemy do, no bo to już będzie powoli taki techniczny kącik, no to troszeczkę może tutaj podsumuję co się działo w tym ściganiu treningowym, tak, no bo to ściganie teraz odbywające się, nawet proturowcy jeżdżący nadal cenują. no ale Volta Valenciana, no i też powiedzieliśmy trochę takie smutne przejście, bo mówiliśmy tutaj o niesportowym zachowaniu, o tym że trzeba się ścigać do końca czwarty etap Volta Valenciana skrócony z powodu śmierci kibica Blisko Waldebo, finiszu w Waldebo. No, i tutaj historia, gdzie organizatorzy mówię, wysłali wiadomość do, do peletonu, że na, sobot, na sobotnim etapie ktoś zmarł na finiszu, gdzieś tam był, w sensie też helikopter, był w to zamieszany, jakaś była akcja ratownicza, więc po, po prostu zostało to z. z sam koniec był zneutralizowany, więc kończyło to się cały etap na szczycie El Miserat, a już do Valdebo wszyscy dojechali zneutralizowani, no, ale też no, kibice tam na mecie mieli, myślę, innymi, innymi rzeczami się przejmowali niż tym, kto wygra treningowy wyścig w środku, no nie w środku, pod koniec stycznia, na początku lutego, no, ale jak już mówimy o tej Wolcie Komunidad Valenciana, no to warto powiedzieć, że w tym wspomnianym, wspomnianym zneutralizowanym etapie na szczycie wygrał Brandon McNulty, 12 sekund przewagi nad Santiago Buitrago, Vlasov trzeci, Pejo Bilbao czwarty, Jai Hindley piąty, Groszate szósty. No także nie było tam, no, nie jakieś wodki na śmieci się ścigały w Walencji, tylko no już Porządna obsada. Jeżeli chodzi o finałową rozgrywkę, no to właśnie na tym na szczycie tego mizerat Brandon McNulty zyskał czas nad Santiago Butrago, no i dowiózł to do mety. Ta trójka z tego zneutralizowanego czwartego etapu to też trójka w klasyfikacji generalnej, czyli McNulty za nim Santiago Butrago, trzeci Aleksander Vlasov. Czy jechali tam, czy są tu, czy są tu, czy są na tej wycieczce jacyś Polacy. Um, odpowiedź brzmi. Nie. Um, także, um, co tu jeszcze mogę ci powiedzieć o Walencji? No, zaczynamy. Ładna pogoda, zaczynamy ściganie. Już sensowne, sensowne twarze się pojawiają. To taki czas roku, jedni w Al-Uli, a drudzy yy, dookoła Walencji. Yy, mamy Etoile de Bessèche, y, Tour du Gard. Tam w klasyfikacji generalnej wygrywamy z Petersen. Drugi Kevin Vauclère. Trzeci Alberto Betiol. więc też jakieś tam ściganie porządniejsze. Yy, tutaj, co tu jeszcze popatrzmy, 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 czy coś mnie urzekło. To mnie nie urzekło, to mi mistrzostwa Afryki RPA mnie nie urzekły. A Lula, no to już mówiliśmy, że wygrał Yates. W Grand Prix Apollon Temple wygrał Biniam Ma to też jak się tak za głęboko wchodzę. W Ekwadorze, no ta, a to jest ciekawe, mistrzostwa kraju w Ekwadorze. Pierwszy Jonathan Nadwaes, drugi Richard Carapaz, trzeci Jefferson Sepeda, czwarty obstawiam, że Brat, bo ten pierwszy to Jefferson Alve Alveiro. Sepeda a czwarty był jego brat, bardziej znany Jefferson Alexander Sepeida z EF Education. No i ogólnie, no jakaś mogę siedmiu dojechało w tym, czyli siedmiu, może wystartowało. Także dosyć kompaktowa sytuacja. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o ściganie. Eee, ściganie chciałem powiedzieć proturowe, no ale to jest nadal ściganie treningowe. No, i teraz przejście pawełku. Tak gładko przejdziemy zaraz do kącika serwisowego. Ale zanim to zrobimy, no to wyciekły na światło dzienne pedały, które o których wiedzieliśmy już trochę temu, ale nic nie mówiliśmy, bo mieliśmy nie mówić. Czyli pedały Ekoja, System pedałów Ekoja. No, i teraz on ma być ja wiesz, jak to jest lżejszy, lepszy, szybszy bardziej dynamiczny, no ale na razie tylko wyciekły zdjęcia z jakichś tam teamowych, z Nicei, Metropolis i jeszcze jakiegoś jednego zespołu, chyba BH Burgos. No i co można o tym systemie na razie powiedzieć? No jest parę tematów. Powiedzieli tutaj, mówią, że jest to 8 watów szybsze od in... od... od no właśnie. No właśnie, pytanie od czego? bo to zawsze tak jest, ale ja później jak tak popatrzyłem, poczytałem i tak dalej, to dopiero zrozumiałem koncepcję, bo tak popatrzyłem na ten pedał. No i tak mówiono, dobra, no może niski stack i co i co z tego. Nadal jest są dziury w pedale i tak dalej, więc no daleko temu jeszcze chyba do speedplaya, ale potem zrozumiałem koncepcję. Chyba, no bo nie mamy zdjęć samej podeszwy, ale koncepcja chyba jest taka, że ta podeszwa jest grubsza i tak jakby w podeszwie jest wycięte miejsce na blok i jak wepniesz ten pedał, no to on na się... Na pedał, li... bo blok jest w podeszwie. Wycięte miejsce na, na pedał, powiedziałeś na blok. Tak jakby ta pogrobiona ta no. podeszwa jest blokiem. No tak. Y a pedał jest w nią wspinany. to skrót myślowy, ale że to się licuje całkowicie z butem. No więc może. Tak. Może. No bo Speedplay jest spoko, ale nadal mamy taką bułkę. Tyle, że ona jest po prostu tak zrobiona, że nie ma tam żadnych dziur i wystających elementów, ale nadal jest bułka. No a tutaj chyba się to licuje całkowicie z podeszwą. No i to mogłoby mieć sens. No i pytanie wtedy, 8 watów od jakich? Może od. Nie, mieli jakieś pedały wcześniej? No więc 8 watów, butów może. Na, butów butów cykingowych na, na platformie, na zwykłych pedałach. No, no to może wtedy tak. No ale nie, no nawet jakbyśmy mieli, no tak, na... No, no, jakbyśmy pomyśleli o tym, że mm, zrobilibyśmy buta takiego właśnie z grubszą podeszwą, żeby całkowicie chował się pedał speedplaya, no to. No to to jest. No ja może tutaj mieć to rację Ciekawe, tam... jak, jak wyrzucam jakieś, wiesz, jak wyrzucam jakieś detale, no mnie najbardziej zastanawia, bo jak, nie wiem, czy tak tutaj rzeczywiście aż tak głęboko to jest, ale jeżeli to aż wchodzi ośka, jest tak jakby wycięcie pod ośkę, no to wchodzimy do momentu, gdzie może być problem z regulacją floatu. Ale mam nadzieję, że to jakoś obmyśleli, że jak ktoś chce mieć troszeczkę floatu, że to nie jest tak jest taką rynną wyciętą. Wiesz, że ci wchodzi ośka, tak to jest na środku pedała, że ona nie wchodzi. Jakąś taką jedynę, i potem siedzisz na tej jedynie i nie możesz ruszyć nogą na. No nie, ale no myślę, się. że to bardziej będzie, może być podobne na przykład do, tak jak jest rozwiązanie Speedplay'a, i tam pewnie będzie dało się to jakoś przestawić prawo-lewo. No ciekawe. No tutaj, wiesz, no, znaczy największy problem oczywiście z tym związany, wiesz jaki jest. No, że to będą buty Ekoja. No. Więc jeżeli chodzi o zawodowców, no to trzeba będzie przeciągnąć, zacząć sponsorować grupę na pedały i buty. No jeżeli to rzeczywiście Albo widzisz szybsze... jakaś marka butów będzie musiała kupić od ekoje. Tak. Patent i stosować. Tak, ale też no pytanie, wiesz, jaka marka butów? CD, CD Northwave robią buty po cztery speedplayowe te otwory i to też nie jest jakaś ich wielka część, że tak powiem dochodu, tak? No bo można kupić po prostu po trzy otwory i zrobić przejściówkę tam... Na... No to nie, no to źle mówisz, no to zrobić przejściówkę, no to nie. a eee, Mówmy o takich stricte, że tak jak Lake na przykład, że ma otwory wywiercone od razu. No to Lake, Speedplaya. CD i Northwave. A no. tutaj całą podeszwę byś musiał... Kurczę, to nie jest sprawa wiercenia, to jest całą podeszwę, tak jakby no. Wiesz, tak, no, no musi być podeszwa. Pod, pod pedały okoja, no a ja powiem tak, no może być to. Jest to jakiś pomysł, ale czy ktoś się odważy? No mówię, no na ten moment nie wiem, czy inne firmy pójdą w to, żeby akurat specjalnie robić buty pod system Ekoja. Poczekamy, zobaczymy, jak z żywotnością tych pedałów. Może kto wie, uda nam się gdzieś tam przetestować. Może ktoś będzie miał. Może jakiś zawodnik, którego znamy, sponsorowany przez Ekoja który uprawia dyscyplinę y, nie tylko rowerową. Więc może coś na ten temat powiemy, no ale no to, y, tak jakby no te historie o 8 watach zawsze mnie doprowadzają do szału. Y, 8 watów. Super. A, ale że co? Przy 100 na godzinę? Może. Wszystko może dać Ci 8 watów. Mhm. W sensie tak zrobimy, że że znajdziemy 8 watów, jeżeli ktoś potrzebuje na, na obcięciu wąsów. Tylko po prostu zrobimy to przy 160 na godzinę. Także ciekawy temat, ale na tyle jest dużo pytań, że tak powiem. No, podobno Jumbo i Neos się wzięły to na testy, czy są zainteresowane testami. No więc jak oni już to będą mieli, to wtedy będziemy wiedzieli, że to ma jakiś tam sens. Ale oni stwierdzą, dobra, jednak może to, co mamy no bo też te nowe systemy, tak jak Wahoo, też nie są pozbawione, nowy. nowe no tu też no, trzeba powiedzieć nowe, bo miało być nowe lepsze ułożyskowanie, jakie jest, wszyscy wiemy z, z ułożyskowaniem pedałów Wahoo e, no dobrze, teraz jako, że jesteśmy w warunkach polowych, to nie puszczę Ci Pawełku tego dżingla, ale go wmontuję, więc teraz właśnie poleci dżingiel y, kącikowy y, jaki? warsztatowy Jod, du, 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 on polėjo. Brakosai, ten vieš. Aha, taip. Na, taip tai veikia. No, to tak jak mówiłem na przedanteniu, że to bardziej pytanie do ciebie, chociaż może niekoniecznie, bo ty tam masz czasami jakieś swoje takie utarte opinie, z którymi ja nie do końca się. Co robię? Zgadzam? Nie zgadzam? No, ale w każdym bądź razie Mateusz napisał, ja, żeby kącik nie wygasł, dodam dwa dodatkowe pytania o łańcuch. Przesiadłem się. Zdraj luba od makofa na wosk silka Chain Secret, i mam nieodparte wrażenie, że łańcuch jest wyraźnie głośniejszy. Dźwięk równa się tarcie, równa się straty w, ef w, ef w, ef w, w efektywności. Więc logika podpowiada, że im bardziej efektywny smartym, no i widzisz tutaj, ludzie też używają takich e, sformułowań, jak bardziej efektywny. E, że... Efektywny może być, no... bardziej optymalny. Aha, to ja jest to. Ok. Że im bardziej efektywny smart, tym ciszej łańcuchy, yy, tym ciszej łańcuch powinien chodzić, a tu taka niespodzianka jest to yy, jak to jest z, gło z głośnością napędu przy woskowaniu? No i po drugie, jak dbać o higienę woskowania łańcucha pomiędzy hotmeltami dokładam Super Secret, ale jak już przychodzi czas na kolejny hotmelt, to czy polecacie wyszorować dokładnie łańcuch? ze starych stróbków wosku, czy może usuwanie resztek poprzedniego nie jest potrzebne. To ja może powiem jakie jest moje doświadczenie, a Piotr tu się będzie wytrząsał nad resztą. Bo moje doświadczenie, ja podobne miałem doświadczenie z właśnie z, z woskowanymi łańcuchami, tylko właśnie z takimi woskowanymi, że woskujemy i potem po Piotrkowemu odwieszamy na Gwoździk taki całkowicie rozciągnięty łańcuch z góry do dołu, i że ten wosk nadmiar sobie ścieka. No i ja właśnie nie jestem fanem tego rozwiązania. E, między innymi właśnie z takiego, e, z takiego powodu, że ten wosk jest gorący, no i on ścieka. No i właśnie ścieka, i zostaje minimalna ilość tego nawoskowania. Więc e, to co czasem tu się sprzeczamy z Piotrkiem że ja jak woskuję łańcuch to woskuję go tak, że wyjmuję go z wosku i kładę go na płasko, żeby właśnie ten wosk nie ściekł nadmiernie. No i na przykład według Piotrka to taki wosk to już wystarczy. Zakładamy jest nawoskowany, no i później też miałem takie odczucia, że trochę rzędzi. a szczególnie miałem dobry test na czasówce, kiedy rzucałem, mając jeden blat 56 z przodu i rzucałem pod dysk, czyli tak jak mówiąc potocznie, blat i pod szprychami. No i wtedy był głośny, ale jak go sobie jeszcze dowoskowałem z zewnątrz, albo właśnie nie pozwoliłem mu, żeby tak wosk nadmiernie wyciekł, tylko tak nawet mam takie swoje podejście, że wyciągam, jak już wosk tak delikatnie zaczyna wystygać w wolnowarze, czyli wtedy nie jest tak mocno gorący i płynny i wtedy go wyjmuje. No i wtedy ten wosk, który jest troszkę w nadmiarze, to na przykład w kontekście jazdy na czas, no bo ja to tylko w czasówce stosowałem, no to pozwalało to na to, że na przykład nie wiem 100 150 km ten łańcuch był cisz, cichy, kiedy właśnie rzuciłem blati pod szprychami. I wtedy wiedziałem, że tego wosku jest wystarczająca ilość. Także co do reszty, to Wiesz co? Piotr może. Tak. Tutaj, tutaj jest też jedna sprawa. Warto pamiętać, z czego bierze się tarcie w takich układach i mamy to tarcie, gdzie. Jest, elementy ruszają się jeden tak, jeden po drugim, tak jak przyłoży, przykładamy duże ci, ciśnienie, tak? I czy dużą siłę do, jak to się nazywa, jest rolka, to okrągłe takie na zewnątrz. Pin? Pin, nie pin, a to jest rolka, tak? Czyli pin i rolka. Czyli jeżeli tutaj przyciskamy w środku i mamy rzeczywiście duże obciążenie. I potrzebny jest ten smad. Tutaj zazwyczaj no smary, tak, jeżeli dobrze wchodzą, nie ma problemu. Ale teraz, jeżeli mówisz o tym, co słyszymy głównie, to jest ten moment, kiedy zewnętrzna część, tak, uderza, wchodzą, wchodzą w kontakt zewnętrzna część pina z zębem. Nie słyszymy tego, jak pin uderza o rolkę, tylko słyszymy, jak rolka wchodzi w kontakt z zębem. No i teraz jest pytanie: no tak. warto pamiętać, że jak dodajemy wosku, to też jest zjawisko tego, że one się zlepiają. Czyli też jest cichy, no tak samo jak ze smadem. Smad też jest cichy, bo mamy teraz sytuację, gdzie to się zlepia i musi się odkleić, więc też warto brać pod uwagę ten komponent, gdzie mamy zlepienie i odklejenie. I teraz pytanie: największe straty są tam, gdzie są największe obciążenia, więc największe obciążenia między rolką a pinem, żeby to było dobrze nasmarowane, tak nawoskowane, żeby ten wosk rzeczywiście wszedł do środka. Tutaj, tak jak mówię, no to pewnie już by trzeba było popatrzeć w już jakieś takie naprawdę wyniki, czy też dodatkowe, woskowany plus dowoskowany, tak jeszcze polany z zewnątrz, czy, ta, czy teraz ta utrata generowania tego odgłosu uderzania, to nie jest troszeczkę, że ten łańcuch jest przesmarowany i troszeczkę się tak jakby Klei tym woskiem na zewnątrz. Więc tutaj mówię, no nie, nie, nie podchodziłbym. No jak do... zwykle odpowiedź to zależy. No tak, no czy nie jest to jakaś wielka, jeżeli ktoś mówię, no tak jakby można powiedzieć dla komfortu psychicznego, można sobie to trochę, jak ktoś woi, że było cicho, to można sobie lekko dowoskować. No tak, Ale jak to ktoś też nie dowoskuje, to świat się nie skończy. No. no bo ja to też podchodzę do tego, że no może być yy, tego za dużo, tak jak mówisz, i mieć efekt. Zlepiania, rozlepiania, no ale przy wosku, no to za chwilę to ten, tam gdzie tego jest za dużo, no to się wykruszy, no i zostanie nam właśnie tyle, ile trzeba, nie? Tak, no On... też też warto wspomnieć, że po to też, yy, 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 nie wiem, czy to, no raczej nie, nie zabierze nam to tego odgłosu, ale yy, warto pamiętać o tym, że. No, pudy są do, dodatkowe te do, do posypywania. No i one właśnie nie kleją, tylko one powodują ślizganie się tych elementów po sobie, więc tutaj jest opcją też. No to tak jak ten teflon biały w Ceramic Speedzie, tak. i ja teraz też testuję, używam, że jak robię komuś. Ostatnio Tomkowi wysyłałem, to właśnie mówił, że no, że dzięki doszło coś wy, 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 wypaprane w czymś białym. A że to był dla tomka białego łańcuch, no to pomyślałem, że myślę mu wypapralnie w czymś białym. Białe, nie? Białe Więc y, w tym pudrze takim, że wyglądał jak Ceramic Speed. No i to też, też uznałem, właśnie, że to y, dobra opcja, bo y, tak jakby ten puder nie pozwoli obcieknąć nadmiarze temu woskowi, nie? bo to tak jakby. Robi jeszcze jak jest to ciepłe, żeby ten puder trochę przywarł. No i tak. Także to... no mówię też też to odgłos, tak jak mówimy, że odgłosy, że wiadomo, cichy łańcuch to dobrze nasmadowany. Często ten w tych niedosmalowanych łańcuchach, jak nawet jedziemy na wosku, już nam go wymyje w wodzie, gdzieś w deszczu jedziemy, to jest inny rodzaj tego odgłosu. To mówimy o tym takim właśnie y, pin podolcy, yyy, To jest to skrzypienie bardziej, to im głośnie. A jeżeli chodzi o uderzanie komponentów o siebie. To się, mówię, nie sklejają, tym, tym bym się nie, nie, przejmował. No, czasami jeszcze może być problem, że, dlatego też warto, jeżeli, bo tutaj ktoś zapytał o to, że używa hot melta, tak, czyli silkę, no, ale też to warto pamiętać przy moty, speedwalk się ja, jak wostkuję, mam ten moment do mięsa bo warto pamiętać, taki do wbijania, tak, do pieczenia to czegoś. warto pamiętać o tym, żeby dobrze dogrzać ten wosk, ale też go nie przepalić, bo jak go przepalimy, on się potem taki robi brązowy, na przykład Molten Speed się przepali na kuchence, czego ogólnie też nie polecam, bo można spalić kuchnię, Naj najbezpieczniejsze są wolnowary. Podkręcamy około 90-95 stopni, wtedy ten wosk jest już na tyle rzadki, że wchodzi w te wszystkie miejsca, więc tutaj problemem jest to, że niektórzy może wrzucają, o, wosk się roztopił, dobra, Wyszło. A on no tak ja naprawdę. Mieszam czasem, żeby. No to... tak, no trzeba to pobełtać, ale no pierwszym punktem jest, żeby to w ogóle weszło. No i też jest kolejna sytuacja, to też jak już mówimy o woskowaniu. Warto pamiętać o tym, żeby, że warto, jak jest to w wolnowarze, żeby położyć ten, ten łańcuch i odpalić na, na wosku, na zimnym wosku, odpalić. I niech on się już grzeje w środku, bo podczas nagrzewania wosku też ten łańcuch się nagrzewa. A nie, rozgrzewamy wosk do 90 i nagle, jeszcze szczególnie w takich małych wolnowarach, łup, zimny łańcuch. Czyli to nam od razu obniża temperaturę, czyli tam przy, przy samym łańcuchu zaczyna nam ten, ten wosk się nie wchodzi w te szczeliny, tylko nam się po prostu ścina i wyciągamy, niby wygląda, że nasmarowana, a tak naprawdę to jest taka skorupa, która właśnie odpada i zostawia te nierówności, Więc nagrzać łańcuch w wolnoważy nawet od początku, sprawdzić temperaturę i dopiero wyjąć. Tutaj też pytanie o y, higienę, tak, tak ładnie, było? higiena. Mhm higiena woskowania łańcucha, więc jak już ktoś dam opcję najbardziej pedantyczną i potem każdy sobie może wedle uznania zdejmować z tej opcji i znaleźć coś dla siebie polecałbym pracę na dwóch na dwóch wolnowarach czyli mamy wolnowar wyścigowy i wolnowar treningowy no i teraz, jeżeli mamy ten wolnowad treningowy, to, to mamy wtedy łańcuchy. Ktoś pytał, czy trzeba te, czy wycierać do końca te, ten, ten łańcuch z zewnątrz. Nie trzeba. Wtedy po prostu, jeżeli się jeździło na suchym i ten wosk się wykruszył, wrzucamy do wolnowadu tego treningowego, odpalamy. Jak pojechaliśmy, przejechaliśmy, jest deszcz, to możemy sobie wrzucić ten łańcuch i nam przy, przy, w las piach, i tak dalej, wrzucić do słoika, zalać wodą blisko wrzenia, temperatury wrzenia, wtedy nam się resztki wosku wy, ym, wytopią, przemieszać tam trochę pobełtać, żeby ten piach wypadł, wyciągamy prze, albo do piekarnika, żeby wysuszyć jak najszybciej, albo kompresorem go wysuszyć i znowu do tego wolnowaru treningowego. No i mamy drugi wolnowat, czyli wolnowat wyścigowy, czyli te, które tylko wyścigowe łańcuchy, no i tam jak już złapie nas deszcz na wyścigu, no to polecam, żeby zdegradować łańcuch wyścigowy do łańcucha treningowego i używać w, w, w wosku treningowym, a tutaj stosować to tylko do łańcuchów, które były przygotowane na wyścig które potem przecieramy, wycieramy jak najwięcej z zewnątrz możemy tego starego smaru, który nie był że na deszczu. No i tego smaru wyścigowego używamy do takich łańcuchów, które jeździły tylko w dobrych warunkach, wtedy już rzeczywiście chcemy jak najwięcej usunąć tego brudnego smaru. No bo potem wchodzi nam to w wchodzi nam to w wosk. Tu jeszcze warto powiedzieć, że no, można też mieszać te woskowe, woskowe, woskowe woski i też właśnie dripa, no bo UFO ma dripa, inne woski nie mają tych dripów, więc można też zrobić, jeżeli się jeździ na sucho i nie, nie, nie nażarł się ten łańcuch brudu, żeby przedłużyć sobie życie, to można nawoskować, potem jak on już czujemy, że nam troszeczkę się powykruszał, to sobie zalać jeszcze dripem, no bo dużo brudu nie ma w tym łańcuchu, więc sobie rozciekamy Wcięciamy troszeczkę ten build, ten drip jeszcze wyciągnie trochę tego byłdu ze środka, nam się wykruszy, i wtedy dopiero wrzucamy po takiej jeździe sobie do, do woskowania. No i teraz mówię, tak jak powiedziałem, każdy może z tej listy skreślić co chce. Można mieć jeden wolnowar, można mieć dwa wolnowary, można to, to mieszać, można mieć zimowy i letni wolnowar, można mieć jeden wolnowar. Także tutaj już pozostawiam do, do wyboru, ale polecałbym wolnowar, termometr, yy, no i mówię, tak jakby. Śledzić tą, tą procedurę podgrzania łańcucha, podgrzania wosku. Mam nadzieję, że to odpowiedziało na pytanie. Rozwiało wątpliwości. Rozwiało wątpliwości, wykreszyło wątpliwości. No i dobrze, patrzę tutaj, co się stało. Stało się to, że jutro postaram się porozmawiać z człowiekiem, który był w taborze i on raczej tej skarpetek tęczowych za milczenie nie dostanie. Jak go dobrze znam. E, więc to będzie w dniu jutrzejszym. Nie mówi się w dniu jutrzejszym, tylko jutro. E, a co mogę powiedzieć? No, warto oczywiście powiedzieć. Tutaj znowu będę musiał jakiś wrzucić. Pu, 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 albo tak zrobię. E, zrobię jingla e, takiego biedackiego. Pu, 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 pu. E, Wow, 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 wow. Nie, to nie to bo to jest kontent sponsorowany, więc musi być poo, 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 poo. Nie, to ja tylko podałem przykład, jak można dżingla jakiegoś robić Na biedacko Tak, na biedacko, bo to jest, jakby ktoś nie wiedział i się dobrze postarać, to tak brzmi miau, miau, miau. Nie, tak ja to nie, nie, nie. Znaczy ty, ty właśnie, <śmiech> <śmiech> właśnie znaczy, ty, ja trochę ty możesz mieć. No. Trochę mieć talenty do tego. No ale ja robię pu, 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 pu. O, Tak, miał, to tak gdzieś jak to... gdzieś ta muzyka leciała na torze i coś tam Piotrek podśpiewywał, a ja go tam na wykroku, że albo śpiewamy ładnie, albo wcale. to wcale. Metallica, Nothing Else Matters. Co nas zdziwiło, bo jednak kadra Sprinterów Felity jest bardziej w, w stronę braci Figofago. Figofagot? Figofago, chyba yeah. Figo, wi wiadomo o A ci młodsi są bardziej, właśnie, takie 2000 lata. Czy to Metallica, czy tam jakieś takie bardziej. E, są z FIFY 2000, chyba dwa. No ale, wracając. E, my jesteśmy tu na podcaście, e, żyjemy sobie podcastowo. Tymczasem podcast Rowerowy, który, jak sama nas rozkazuje, jest to podcast o tematyce Rowerowej. Jest zamieszany. My się ostatnio zastanawialiśmy, kiedy będzie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, i do końca nie wiedzieliśmy. A oni w podcaście rowerowym porozmawiali z ludźmi, którzy jechali przez całą Polskę na wskroś w, w podłej pogodzie, żeby zbierać pieniądze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przed, tą, przed tym, po tym wydarzeniu. Także są nie dość, że są, na, na, są podcastem, to są też właśnie. Promują takie akcje charytatywne. Nie tak jak my, tylko lecimy na kasę. Do tego rozmowy. Bardziej w stronę ultra, bardziej w stronę takiej tematykce, gdzie jest mniej plucia, jest jakaś przyjazna atmosfera, świat jest lepszy, ludzie są mili, więc takie, taki content, jeżeli chodzi o podcast rowerowy, teraz ostatnio jakieś nawet na YouTubie film o tym, jak tworzy się podcast, tam rozmawiają o takich scyzorykach, takich multitulach Lennermana, bo to chyba jest content właśnie taki ultra kolarski, gdzie są wyprawy, gdzie jest przygoda, a nie tak jak my mówimy o tym, że trzeba tłuc FTP, trzeba tłuc mówimy? newtonometry. Tam czasem mówimy, że trzeba tylko FTP. Powiedz mi, jakie masz FTP, powiem ci, jakim jestem człowiekiem. My na przykład poruszamy takie tematy, że Len Samson poszedł ostatnio do jednego z podcastów amerykańskich i rozmawiali jak tam, jakie tam waty pchał przed tymi turami, co zawsze sprawdzał się, dlatego zresztą jak nazywa się Madonna. Nadal się nazywa Madonna, tak? Madon, Madonna, mimo że już ten Samsung przecież nie istnieje i go nie było, ale z czego jest nazwa tracka Madonna? Z podjazdu, który, na którym ten Samsung testował swoją, swój poziom przygotowania na Tour de France. No i rozmawiali, pytali go, jakie tam miało się w TP czy coś, no on mówi, no tak najlepszy wynik, jaki zrobiłem przed wyjazdem na Tour de France, y, pół godziny, 7 watów na kilogram, na podjeździe na Madonkę, y, 500 watów. I my o takich rzeczach mówimy, a u nich nie ma waty lakta. Pół Oni godziny, się... 500 watów? Tak, pół godziny, 500 watów i trzeba było potem hamować na no, duet w zakrętach także my, my poruszamy taką tematykę no jak on miał CDA na poziomie tam 0,25 bo to taką miał tą pozycję, nie za tego a, a grzał tam, no, no nie jechał 30 na godzinę, tak więc, więc my mówimy o takiej tematyce a, a na podcaście mówią o tym, że można świat zobaczyć że jest fajnie, że mogę sobie po Hiszpanii przejechać, Polskę wzdłuż przejechać i skro, na wskroś. Eee, także podcast rowerowy, jak już Wam tutaj za dużo, za dużo tej goryczy, tej żółci się wyleje, to zapraszamy na podcast rowerowy i mogę powiedzieć pu 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 pu. pu. pu, pu, pu. patrz, pa, Zacisnąłem, bo to był dżingiel. To, 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 było, to było wszystko z dżinglanki. Eee, no i dobrze, jak już mówimy o tym, eee, o podcastach rowerowych, no to my jesteśmy podcastem rowerowym, ale nazywamy się Podnominał i jesteśmy na YouTubie, jesteśmy tam na. No jesteśmy na YouTubie, można powiedzieć, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na wszelkich podcastowniach, jesteśmy na Patreonite. Serdecznie zapraszamy, jesteśmy na Bajkofi tu. Kropka to. No, zależy jak. No tak czy żeby ktoś trafił. Czy, jak czytasz Bajkofi, no to tu. 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 No. A jak czytam buły cofe. To. Kup to. Hmm. Yy, tak? Bajkofi. A nie, jednak to. to. No to, czyli tu też tak no. się. No, ale ja myślałem, że tu, bo przez dwa o. A, o że no. również, a nie to. do. Okay. E, ale zanim, To tak jak już mówimy o kawie, to Pawełku też <coughs> powiedzmy, bo przeskoczyliśmy, z naszego, z naszego zakładu, jedziemy niebawem do Pryszkowa muszę kupić kawę dużą z mlekiem. Oraz nawet może drożdżówkę, jak będziesz chętny, no bo mówiliśmy, że ja powiedziałem, że na podium będzie na miejscu pierwszy Mateuszyński, na drugim miejscu Grzegorz Trudnał, na trzecim miejscu Eli Izetbyt, ale niestety, no Tudnał był trzeci, a Izetbyt był piąty, a ty powiedziałeś, że będzie tam Jerzy Nowy Dom. No i na 9 możliwych punktów zyskałeś tych punktów 5, ponieważ miałeś Mateuszyńskiego za 3 punkty na dobrym miejscu na podium. oraz Jerzego y, nowego doma na złym miejscu na podium, ale na podium, no i Grzegorza Tudnała na złym miejscu podium. Ja tych punktów miałem 4, ponieważ miałem też Grzegorza Tudnała też na drugim miejscu. Y, więc przegrałem punkt. Więc y, co mogę powiedzieć e, można powiedzieć, że jak wygrałeś to ten mistrzostwo, mistrzostwo światowy zakład, teraz już możesz w jednej skarpetce jeździć, mistrza świata a teraz podobno, tak myślę będą na OLX na sprzedaż Marek, tam będzie możliwe, że Marek K tam będzie sprzedawał takie rzeczy, bo teraz myślę, że nie będą sprzedawały, jak już nasi słuchacze zainterweniowali, bo to chyba też nie mówiliśmy, popisali do UCI maile, jak to może być, no i potem jak zadotnięcie magicznej duszki rzeczywiście było przejście na skarpetki czarne. Także to jest nasz wkład w kolactwo, w plucie. E, dziękujemy Wam, że jesteście z nami i wysyłacie maile do UCI. Także e, wygląda na to, że, że wszystko zostało powiedziane. A jak wszystko zostało powiedziane, to pozostaje nam powiedzieć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hejka, hej. Hej, hej. No i teraz Pawełko, ty musisz ten. Tam... No nie, bo ja się wstydzę. A dobrze. No to... ja, ale ty, ty gorzej śpiewasz, się nie wstydzisz, a ja lepiej śpiewam, ale się wstydzę. Tutaj, teraz, jakby Pawełek się nie wstydził, to bo tu tu, 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 a ja bym mówił hej, 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 hej. No i, i tak by było, ale tak dzisiaj nie jest, także hej, hej. Pa! Pod kast. Lek na kolarski ból dupy. A no jest dobra, już popuszczam. Ale weź tu A Tutaj wciśnij tego lek wtedy będziemy mieli, że się nagrywa.